Drugi dzień Pucharu Świata w kajakarstwie. Dzisiaj startowało 5 polskich osad. To jest ich najważniejszy start przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie. Puchar Świata w kajakarstwie w Poznaniu jest jedną z największych imprez organizowanych w Polsce. W pierwszym wyścigu mogliśmy zobaczyć naszą dwójkę kobiecą, Anetę Konieczną oraz Beatę Mikołajczyk na dystansie 500 metrów. Polki nie dały szans rywalkom, prowadząc od startu do mety i pewnie awansowały do finału. No, wyścig uważamy, że był dobry, chociaż ja mam takie drobne zastrzeżenia do siebie, ale to później między sobą wyjaśnimy. Ja myślę również, że udany wyścig. Fajny wyścig był rano, natomiast przedbieg jest przedbiegiem. Tak naprawdę prawdziwy wyścig zacznie się jutro w finale. W zastępstwie nieobecnego Piotra Siemienowskiego na dystansie 200 metrów w klasie K1 wystartował Denis Ambroziak. Polak popłynął doskonale i wygrał swój bieg eliminacyjny. W półfinale był drugi i awansował do finału. W wyścigu w klasie C1 na 200 metrów startował Adam Ginter. Niestety Polak popłynął bardzo słabo, zajął 5. miejsce. Wygrał Azer Andrii Krajtor. W wyścigu K1 na dystansie 200 metrów startowała Karolina Naja, która wygrała swój bieg eliminacyjny z ogromną przewagą. W ostatnim wyścigu z udziałem polskiego zawodnika startowała Marta Walczykiewicz, uznawana przez USA Today za kandydatkę do złota olimpijskiego. To był doskonały wyścig w wykonaniu Marty. Swoją rywalkę pokonała z przewagą 2 sekund. Zadowolona jestem, wykonałam zadanie, mówię, teraz zostaje mi tylko czekać na rozstawienie z półfinałów i miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwe dla mnie, żeby jak po prostu jak najmniejszym kosztem awansować do finału. Walczykiewicz wygrała również swój wyścig półfinałowy. W trzecim dniu odbędą się finały Pucharu Świata w kajakarstwie.